Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na naszej dzisiejszej konferencji. Konferencja jest nietypowa, ponieważ chcemy złamać stereotypy, bo niektórzy mówią, że Prawo i Sprawiedliwość jest to partia szowinistyczna, ultraprawicowa, która kobietom może tylko dać do zaoferowania szklany sufit. Ja dzisiaj chcę pokazać, jako przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu Samorządowego, że jest zupełnie inaczej. Prawo i Sprawiedliwość na swoich listach wyborczych umieściło wspaniałe kobiety. Kobiety, które mają w swoich wyborczych ulotkach i w swoich wyborczych programach przede wszystkim, że ich działanie oparte jest na wartościach, co właśnie pokazuje, że są bardzo wartościowymi kobietami. Na jedynce do Sejmiku Województwa Podkarpackiego jest również kobieta. Jest to była pani wicewojewoda, była pani wojewoda, pani Ewa Draus. A dzisiaj tutaj chciałam Państwu przedstawić osoby, które kandydują z naszych list i jestem przekonana, że dzięki swojej pracy osiągną sukces. To już są kobiety sukcesu, które zarządzają ogromnymi finansami publicznymi na skalę europejską. Są to osoby, które świetnie funkcjonują w polityce społecznej. Pełnią funkcję starostów, wicestarostów, pełnią funkcję są już radnymi, czy to wojewódzkimi, czy radnymi miejskimi, czy w innych szczeblach samorządu. Są to osoby, które tak naprawdę zmieniają życie publiczne Podkarpacia. Szanowni Państwo, moim zamiarem jest pokazać te kobiety, osoby, które swoje życie społeczne po prostu muszą dzielić pomiędzy rodzinę. I dzisiaj jesteśmy przed gmachem filharmonii. Muzyka łagodzi obyczaje, tak jak kobiety łagodzą obyczaje w polityce. Kobiety odpowiadają za finanse. Przykładem może być pani minister finansów, która odpowiada za finanse w całej Polsce. To właśnie kobieta odpowiada za finanse i to kobieta pilnuje tego, żeby pieniądze publiczne były właściwie wydawane. Dzisiaj te kobiety są i ja bardzo będę prosiła, żeby każda z kobiet miała szansę, każda z pań miała szansę króciutkiego przedstawienia siebie, kim jest i jak realizuje się w swojej pracy zawodowej. Ja wszystkim paniom życzę sukcesu i jestem przekonana, że 21 to te panie będą rządziły na temacie. Dziękuję bardzo. Pani poseł, a ile jest kobiet na listach PiS-u? Mamy ponad parę. Ponad 35%. Praktycznie we wszystkich szczeblach samorządu. Znaczy ja oddaję głos, poproszę, żeby głos panią marszałek na liście. Maria Kurowska, jestem obecnie wicemarszałkiem województwa podkarpackiego. Zajmuję się rozwojem regionalnym i ochroną środowiska. W samorządzie jestem od ponad 25 lat. Wszystko, co robię, robię z pasją i radością, bo uważam, że to pasjonaci zmieniają świat. Dziękuję. Proszę. Nazywam się Ursula Wydaniec. Jestem piątką na liście Prawa i Sprawiedliwości. Wychowuję córę, co ma 36 lat, jest niepełnosprawna. Chcę dbać o osoby niepełnosprawne i być chcą przez nas. Do tej pory udało mi się zrobić to, że jest świadczenie podwyższone, współpracuję z prezydentem. Dziękuję. Bernadeta Fryszczak, startuję z pierwszego miejsca drogi powiatu Rodczycko-Sędziszowskiego. W tym roku za pracę na rzecz rodziny, na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych, zwłaszcza Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, otrzymałam od pani wojewody podkarpackiej certyfikat Podkarpacki Samorządowiec Bliskiej Rodzinie. Jestem członkiem Solidarności, jak również Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców. Nadzoruję edukację w powiecie rodzicko-sędziszowskim, Powiatowy Urząd Pracy, ale przede wszystkim zajmuję się polityką społeczną, jak również polityką senioralną. Moje hasło wyborcze to być dla innych, a kobieta dla mnie to przede wszystkim rodzina, dom, wartości i korzenie.
Grażyna Szarama, obecnie radna miasta Rzeszowa, startuję w roku drugim na miejscu drugim. Jestem dyrektorem Zespołu Szkół Społecznych dla Rzeszowy, ja również dyrektorem biura poselskiego. Sprawy dzieci i młodzieży są bardzo bliskie, ponieważ na co dzień dotykam tych problemów. Często jestem nazywana przyjacielem dzieci i młodzieży, jestem laureatką tytułu Kobieta Przedsiębiorcza Podkarpacia. Otrzymałam również dużo wyróżnień i nagród. Myślę, że w ten sposób została doceniona moja praca. Ponadto chciałabym się skoncentrować również na wielu sprawach w naszym samorządzie, które do tej pory nie zostały do końca rozwiązane, a mianowicie kwestie Mieszkania Plus, pomoc osobom najbardziej potrzebującym, a więc również w tym zakresie mieszkania trójmudowe, czego w mieście naszym nie posiadamy. Ponadto również bardzo dużo propozycji odnośnie czystego powietrza, odnośnie terenów rekreacyjnych, jak też terenów wypoczynkowych. Piękne właśnie takie koncepcje przedstawiłam również w mojej propozycji. Dziękuję bardzo. Maria Fajder, kandyduję z list Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu Województwa Podkarpackiego. Zawodowo kieruję Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nasza agencja jest największą agencją płatniczą w regionie. Moje hasło to Podkarpacie w oparciu, rozwój Podkarpacia w oparciu o wartości. I tym wartością dla rozwoju rolnictwa, obszarów wiejskich, przedsiębiorczości i wszystkich aspektów związanych z oświatą, kulturą, zdrowiem chcę służyć w Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Teresa Pamuła, dyrektor Podkarpackiego Wydziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pochodzę z Lubaczowa, a pracuję w Rzeszowie od 3 lat i widzę, jak wiele jeszcze jest do zrobienia w Lubaczowie, w Przywozku, w małych miejscowościach w Przemyskim powiecie czy w powiecie jarosławskim. Ten zrównoważony rozwój, o którym tyle mówimy, niestety nie do końca jest widoczny w tych małych miejscowościach. I o to chciałabym zapytać. Przede wszystkim, żeby młodzi mieli pracę na miejscu, nie musieli wyjeżdżać. To jest takie podstawowe moje hasło i podstawowa sprawa, którą muszę zrobić. Żeby tworzyć te miejsca pracy w tych małych miejscowościach. Wiem, że wyludniają się te małe mieściny, sołectwa. Likwidowane są szkoły, więc ja wspólnie tutaj z moimi koleżankami, które również startują do Sejmiku Województwa Podkarpackiego, będziemy wspólnie działać na rzecz niewyludniania się małych miejscowości. Żeby seniorzy, którzy tam zostają, zadbać o nich również, to jest przede wszystkim bardzo ważne, i przedsiębiorcy, młodzi przedsiębiorcy, żeby chcieli zakładać rodziny w tych małych miejscowościach, żeby zostawali ze swoimi rodzicami, opiekowali się nimi, pomagali im i to jest najważniejsze dla mnie, zrównoważony rozwój. Witam Państwa serdecznie, nazywam się Rodzina Sokołowska i kandyduję do Rady Powiatu Rzeszowskiego, a moim okręgiem jest okręg gminy Głogów Małopolski. Zawodowo związana jestem z samorządem województwa, gdzie kieruję Departamentem Kontroli. Jestem również członkiem zarządu powiatu rzeszowskiego. Powiatu, który od kilkunastu lat bardzo prężnie działa. Moim hasłem wyborczym jest liczą się efekty i te efekty będą widoczne. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, nazywam się Danuta Solarz. Jestem radną miasta Rzeszowa. W Radzie Miasta zajmowałam się głównie sprawami takimi, które dotyczą każdego z nas. Ochroną zdrowia, poprawą dostępności do gabinetów specjalistycznych, dziećmi niepełnosprawnymi, pomocą społeczną. Chciałabym tą swoją działalność kontynuować. Pracuję zawodowo od wielu lat w energetyce. Jestem również społecznikiem. Jestem członkiem Rady Osiedla Franciszka Kopuli. Jestem również współtwórcą Muzeum Energetyki w naszej firmie. Również działam jako członek zarządu regionu Rzeszowskiej Solidarności. Nazywam się Ina Elizunska, jestem dyrektorem Zespołu Szkół w Jasionce, obecnie jak również przewodniczącą Stowarzyszenia Szkół imieniem Jana Pawła II na Podkarpaciu. Moje hasło wyborcze to
przyszłość, kandydując na radną do sejmiku województwa podkarpackiego, zamierzam zgłosić się, propagować nauczanie Jana Pawła II, nie tylko w szkołach noszących imię Jana Pawła II, jak również w całym województwie podkarpackim. Dlatego proszę Państwa o głos. Dziękuję. Tutaj zapraszam Pani Belgier. Natalia Skuba-Więcław. Na co dzień pracuję w zamówieniach publicznych. Z wykształcenia jestem prawnikiem oraz mężatką oraz matką trójki dzieci. Po raz pierwszy w historii naszej gminy, w historii gminy Świlcza, jest kobieta wystawiona na wójta gminy Świlcza. Ja nią jestem. Dodatkowo 7 osób, 7 kobiet kandyduje na stanowisko radnych Rady Gminy Świlcza, w tym m.in. moja koleżanka Elżbieta Oczoś. Ja do tej pory byłam radną Rady Gminy Świlcza, udzielałam się społecznie i w szkołach, i w organizacjach pozarządowych. Praca społeczna jest u mnie łączona z pracą zawodową oraz z pracą oraz z życiem rodzinnym. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, na naszych listach, jak już powiedziałam, jest również pani była wojewoda Ewa Braus. Natomiast w tej chwili bardzo proszę, możecie Państwo zadawać pytania, dopytywać się pani. Bardzo proszę. Tyle? To w takim razie bardzo serdecznie Państwu dziękuję za konferencję.